mojego jaguarka! Ratowanie zwierząt to naprawdę świetna praca! Diego, coś się stało małemu jaguarowi? O, mały jaguar się zadrapał! O, zrobił sobie ała! Spokojnie, mały jaguarze! Zajmiemy się tobą! Myślę, że mam w torbie lekarskiej coś, co pomoże na zadrapanie małego jaguarka. Torbę lekarską mam w plecaku. Trzeba powiedzieć backpack. Say backpack! Plecak, plecak. Backpack, backpack. To ja! Mały jaguar się zranił. Widzicie torbę lekarską Dory? Tak, to jest to! Doskonale! Yum, 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 yum! It's delicious! Już w porządku. Mały jaguar powiedział mi, że od razu mu się poprawiło. Hej, Doro, bardzo pomogłaś małemu jaguarowi. To może będziesz lekarzem, kiedy dorośniesz? Z nami chodź, let's go, tu dinozaury są. Usłyszeć chcę ich głos. Rar! The dinosaurs! Jeśli zobaczycie dinozaura, powiedzcie dinozaur. Dinozaur! Tak, to jest Dracorex. Fotkę pstryk, zróbmy w mig. Kiedy dinozaur będzie na środku obrazka, powiedzcie pstryk. Pstryk! Dracorex to znaczy smoczy król. Żywi się roślinami i jest taki wysoki jak kosz do koszykówki. Come on, mówcie, gdzie jeszcze jakiś jest. Poszukajmy jeszcze innych dinozaurów. Kiedy zobaczycie dinozaura, powiedzcie dinozaur. Dinozaur! Right, to jest lurduzaur. Trzeba mu pstryknąć fotkę. Kiedy będzie na środku obrazka, powiedzcie pstryk. Pstryk! Lurduzaur znaczy ciężki jaszczur. Brzuch lurduzaura sięga prawie do ziemi. Super! Dawne hen czasy to, uważnie patrzmy, bo tu dinozaury są. Ik, ik! Uważajcie, bo będę nisko leciał! Niewiele brakowało. Co to było? To malutki Quetzalcoatl. Jak dorośnie, będzie jednym z największych latających zwierząt na Ziemi. Szybko, schyl się! Ik, ik! Wow! Wiesz co, kuzynie? On chyba jeszcze nie całkiem potrafi fruwać. Tak, pewnie się dopiero uczy. Leci w waszą stronę! Schylcie się! Wow! Ik, ik, ik! Jej, patrz! Zaraz spadnie! Ja go złapię! Pomóżcie mi złapać małego Quetzalcoatla. Wyciągnijcie przed siebie ręce i go łapcie. Catch him, catch him! Złapaliśmy! Dziękuję! Hello! Patrz, to mój kuzyn Diego z jaguarkiem! Hello, kuzyn! Hey, what's up, Dora? Idziemy właśnie do twojej siostry for her 15th birthday party. We're going there as well. To możemy iść razem. I tańczyć, tańczyć po drodze mambo. Właśnie, let's go. Wow, wow. Mambo, 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 mambo. Tańczymy wszyscy mambo. Mambo, 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 mambo. Patrzcie, tam jest koliberek. No i tapir. I leniwiec. I wielbłąd. Zaraz, zaraz. Przecież w lasach deszczowych nie mieszkają wielbłądy. Włączmy mój komputerek i sprawdźmy, gdzie występują. Spójrzcie. Czy wielbłądy żyją tam, gdzie pada deszcz, czy tam, gdzie jest słonecznie?
Tak, wielbłądy żyją tam, gdzie jest słonecznie. No to co ten wielbłąd robi w lesie deszczowym? To wcale nie wielbłąd. Kto się przebrał za wielbłąda? Zups. Rabuś! On będzie chciał nam zwędzić prezent dla Alicji. Quick! Musimy krzyczeć, rabuś nie kradnij! Krzyczcie ze mną! Rabuś nie kradnij! Rabuś nie kradnij! Rabuś nie kradnij! No nie! Dzięki, że pomogliście nam go powstrzymać. Let's go! Yay! Yum, 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 yum! It's delicious! Mój kuzyn Diego! Hello, kuzyn! Hello, syrenko Doro! Jestem podwodną małpką! Super! You have met a real mermaid. Yes, to jest Maribel. Właśnie odprowadzamy ją do domu, do Syreniej Zatoki. Ja już chcę być z moją mamą. Wiadomo, mała syrenka powinna być przy mamie. Yes, ale przejście zatarasowane. Diego, potrzebny nam ktoś duży i naprawdę silny, żeby odsunął te kamienie. Widziałem właśnie stado wielorybów. One są duże i silne. Zawołajmy jednego z nich, na pewno chętnie nam pomoże. Excellent idea, Diego. Zawołajcie z nami wieloryba. Zróbcie aua! Jeszcze raz! Aua! Płynie! Jeszcze głośniej! Aua! Aua! Patrzcie! Przepłynął do nas! Dzięki za pomoc! Hello there, whale! Musimy tędy przepłynąć, żeby odprowadzić małą syrenkę do mamy. I can help you! Skakujcie szybciutko, a ja ogonem zmiotę kamienie z przejścia. All aboard, please! Pomóżmy wielorybowi zmieść ogonem kamienie. Wyciągnijcie przed siebie ręce i machajcie nimi w górę i w dół. Wave, wave, wave! Czy da się już przepłynąć? Więc jeszcze raz to samo. Wyciągnijcie ręce i machajcie nimi. Wave your hands! Wave, wave, wave! A teraz da się przepłynąć? That's wonderful! Podwodne skały już za nami! Super przejażdżka! Thank you very much, Whale! Diego, dzięki za pomoc! Szczęśliwego powrotu do domu! See you later! Zobaczycie w powietrzu czarodziejskie iskierki? Machajcie rękami, to dostaniemy skrzydła! Gotowi? Już! Machajcie! Flap, flap, flap! Szybciej! Flap, flap, flap! Nie przestawajcie! Flap, 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 flap! Zdążyliśmy więc i już każdy z nas skrzydła swe ma. Wielki bal zacząć w czas! Wypróbujmy je! Niosą nas! Niosą nas! Patrzcie, wszyscy mamy skrzydła! Niosą nas, niosą nas.
That's great! Tak! Zdążyliśmy na wielki bal motyli! I wszyscy dostaliśmy skrzydła! Dziękujemy, motylku, że nas tu zaprosiłeś! Yes, thank you! Dzięki, motylku! Dzięki! Hurra! Mama! Mama! Jeju! Dinuś pływa! Tak, bo wszystkie brontozaury potrafią pływać! O! Dom! 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 Mały Dinuś chyba już chce być w domu! Musimy pomóc Dinusiowi szybciej płynąć! Wyciągnijcie przed siebie ręce i... Płyńcie! Swim, 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 swim! Świetnie pływacie! Kwiatek, kwiatek? Mały Dinuś chce swój prezent. Da go mamie. Gdzie schowaliśmy duży żółty kwiatek, który zerwał Dinuś? Do plecaka! Właśnie! Zajrzyjcie do plecaka i znajdźcie kwiatek, który zerwał Dinuś. Trzeba powiedzieć backpack. Plecak, plecak. Backpack, backpack. To ja! Hello! Mam tu dużo kwiatków. Ale Dora, Butek i Johnny szukają takiego, co będzie duży i żółty. Czy to jest duży żółty kwiatek? Oj, to jest mały żółty kwiatek. A gdzie jest duży żółty kwiatek? Tak, very good! Bardzo dobrze! Yum, 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 yum! It's delicious! Mama! Mama! Mój syneczek! Mój mały, maleńki, mój najukochańszy synuś! Mua, mua, mua. Proszę! O, to dla mnie? O! Zwierzęta różne są, z nami dziś nauczycie się, co jeść chcą. Roślinożercy wybiorą więc odpowiednich roślin smak, mięsożercy zaś smak mięs. Tak! O, widzę krokodyla! Sprawdźmy na planszy. To roślinożerca czy mięsożerca? Tak! Je mięso, czyli jest mięsożercą. Tu zwierzęta różne są. Wy musicie powiedzieć nam, co jeść chcą. Patrzcie, tu jest młody tapir. O, sprawdźmy, co on je. Jest roślinożercą czy mięsożercą? That's right! Je rośliny, czyli jest roślinożercą. Tu zwierzęta różne są. Wy musicie powiedzieć nam, co jeść chcą. O, tu są leniwce. Jakie śliczne. Zobaczmy, co by zjadły. Dobrze, spójrzmy więc na tę planszę. Czy leniwiec jest roślinożercą, czy mięsożercą? Tak, roślinożercą. Tu zwierzęta różne są. To świetnie, że wiecie już, co jeść chcą. Roślinożercy wybiorą więc odpowiednich roślin smak. Mięsożercy zaś smak mięs. Dzięki za pomoc w karmieniu zwierząt. And we thank you too, my cousin. O! To Diego na takiej właśnie linie. Hello, my friends. Chwyćcie się tej liny, to szybciej dostaniemy się do szkoły. Whee! O
Ojej! Musimy uważać na zwierzęta na drzewach! Patrzcie, tam przed nami! Snakes! Musimy teraz ostrzec węże, że się zbliżamy. Umiecie powiedzieć watch out, snakes? Great! Zaśpiewajmy razem! The snakes pośród drzew robią s s The snakes pośród drzew robią s straszą tak nas. Na szczęście węże już za nami. Yay! Ojej, pszczoły! Bees! Musimy teraz ostrzec pszczoły, że się zbliżamy. Umiecie powiedzieć watch out, bees? Great! Znowu zaśpiewajmy! The bees pośród drzew robią The bees pośród drzew robią straszą tak nas! Yay! Na szczęście pszczoły już za nami! Dzięki za pomoc! Whee! To nasza szkoła! Szybciej! Musimy wbiec do środka i rozstawić instrumenty, zanim się zjawią uczniowie. Wy też to słyszeliście? To pewnie rabuś! Ten wstrętny lis! Będzie chciał zwędzić gitarę naszej pani! Czy widzicie gdzieś rabusia? Gdzie? Za krzakami, mówicie? Jest! Patrzcie, jest! Krzyczcie z nami! Rabuś nie kradnij! Rabuś nie kradnij! Rabuś nie kradnij! No, 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 no! No, nie! Dzięki, że pomogliście nam go powstrzymać. O-o, to mała krokodylica! Be careful, piesio! Piesiu, spokojnie! Ja wam pomogę! Ja chyba wiem, kto to taki! Kto to? Jest, to Diego! I've got you, piesio! Hello, cousin! Hello! Dzięki za uratowanie piesia! A ja cały dzień szukam tej krokodylicy. Do krokodyli mogą się zbliżać tylko ratownicy zwierząt. O, ona się boi! Powiem jej, że zabieram ją do domu i do mamy w ośrodku ratowania zwierząt. Ka, 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 ka! Pa, 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 ka, 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 ka. Teraz muszę ją zabrać do ośrodka ratowania zwierząt. Bardzo się cieszę, że wraca już do domu i do mamy. Goodbye, my friends! See you later! Patrz, to mój kuzyn Diego! On też jest super agentem! Hello, cousin! Hello, cousin! Cześć, budku! What's up, Dora? Musimy przejść przez tunel, żeby dotrzeć do tutusia na urodziny, zanim rabuś zwędzi mu prezenty. Ale w tunelu jest ciemno i jest taki pokręcony. Jak my w nim znajdziemy drogę? To łatwe. Żyją tu nietoperze, które dzięki echolokacji znajdują drogę w ciemności, a więc mogą nam pomóc. Nietoperze robią... Ik, ik! Zawołajmy je razem na pomoc. Zróbcie... Ik, ik! Ik, ik! Leci nietoperz. Ik, ik, ik! Ik, ik, ik! On nam podpowie, gdzie trzeba skręcić. Wystarczy iść za dźwiękiem. Sprawdź
sprawdźmy teraz, w której odnodze jest nietoperz. Słuchajcie. Czy nietoperz jest w pierwszej, czy w drugiej odnodze? Tak, nietoperz jest w drugiej odnodze, czyli idziemy tędy. Teraz odnogi są trzy. Słuchajcie. Czy nietoperz jest w pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej odnodze? Jest! Nietoperz jest w drugiej odnodze. Let's go! Świetny macie słuch! Diego, ale fajnie się nasłuchiwało tych nietoperzy! Tak! Thank you, Diego! Powodzenia, agenci! Hello, my cousin! Cześć, mały jaguarze! Witajcie! Przynieśliście pyszności? Nie! Rabuś zabrał nam torbę z pysznościami! Musimy ją znaleźć! Musimy ją znaleźć! Chodźcie! Popłyniemy moją łodzią w dół rzeki, żeby znaleźć pyszności Dory! Wiosła i kamizelki! Żeby było bezpiecznie! Włączę latarkę, żeby łatwiej znaleźć pyszności. Gdy zobaczycie pyszności, krzyczcie pyszności. Pyszności! Widzę je! Odpływają coraz dalej! Musimy je dogonić! Szybko! Wyciągnijcie przed siebie ręce, o tak, i wiosłujcie! Pedal, pedal! Szybciej! Pedal, 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 pedal! Hurra! Jeszcze trochę! Złapałem torbę! Złapałem torbę! Świetnie to zrobiłeś, mały jaguarze! Dziękujemy, że pomogliście nam wiosłować! Zobaczcie! A tam jest biwak w lesie deszczowym! Nareszcie! Dotarliśmy na biwak w lesie deszczowym. Będziemy mogli obozować pod gwiazdami. Hurra! I jestem pewna, że to będą wspaniałe wakacje. Doro, Budku, moglibyśmy wreszcie zjeść te pyszności Dory? No pewnie, częstuj się. It's delicious! Ale pycha! So tasty! To jest pyszne! Ojej! Most zniknął! Look out, my cousin! To chyba... Diego! Rycerz, jej! Kuzynie, musimy przejść po tym moście, żeby uratować księcia! Doro, potrzebny wam będzie jednorożec. Tylko jednorożec przejdzie po tęczowym moście. Ale gdzie znajdziemy jednorożca, Diego? I'm very sorry. Olbrzym wszystkie przepłoszył. Oh no! Przecież musimy jakoś dotrzeć do księcia. Tylko, że do tego trzeba jednorożca. Ła-ła! Ła-ła-ła-ła-ła-ła-ła! Ła-ła-ła! No tak, szynszyla chętnie pomoże. Możemy ją przemienić w jednorożca. Płaszczu, czy to możliwe? Yes, yes! Of course I can do it! Trzeba powiedzieć czarodziejskiemu płaszczowi, żeby przemienił szynszylę w jednorożca. Krzyknijcie, do your magic cape! That's fantastic! Świetnie!
nadal brakuje niektórych kolorów. To będziemy musieli je uzupełniać po drodze. Patrzcie, kolory mają stały układ. Jest on taki. Red, orange, red, orange, red. Jaki teraz kolor? Pomarańczowy, tak! Jedźmy dalej! Teraz mamy układ orange, yellow, green. Orange, yellow, green, orange. Jaki teraz ma być kolor? Yellow, that's right! Dalej! Yellow, green, blue, purple. Yellow, green, blue, purple. Yellow, green, blue. A teraz jaki ma być kolor? Fioletowy, very well. Hurra! Uzupełniliśmy już wszystkie kolory tęczy. I przejechaliśmy na drugą stronę. Dzięki za pomoc. Ja pojadę poszukać wszystkie jednorożce. Good luck, Diego! Where is the party? Yes, there it is! Patrz, Doro, ja jadę na wielbłądzie. A ja na słoniu. Musimy dla ciebie znaleźć konia. Tak! Wszyscy trzej królowie muszą wjechać na zwierzętach, bo inaczej nie będzie przyjęcia. Zaraz znajdziemy konia. Na pewno jest gdzieś tam na dole. Chodźmy! Let's go! Znajdziemy konia i wjedziemy na przyjęcie dla trzech króli! Hello, Dora! To nasza znajoma, Nelly. Może ona widziała konia? Hello, Buczek and Diego. Hello! Ale fajnie wyglądacie. Zaraz, zaraz. Dora, where is the horse? I don't know. Ja chyba wiem, jak możemy go znaleźć. Jak? W Meksyku, w Święto Trzech Króli, moja mama wkłada do butów słomę na przekąskę dla słonia, wielbłąda i konia. Patrzcie! Ten but jest pusty. Pewnie koń już tutaj był i wyjadł całą słomę. O, nie martw się, Budku. Zobacz, zdaje się, że koń zgubił trochę słomy. Idąc tym śladem, pewnie go znajdziemy. A good idea, Nelly. Bardzo sprytnie. Do zobaczenia na przyjęciu, tak? Będę na pewno. Powodzenia. Thank you. Żeby znaleźć konia, musimy wybrać drogę, na której jest słoma. Na której drodze jest słoma? Na pierwszej czy na drugiej? Na drugiej drodze! Great! Let's go! Jeju! Trzy drogi! Na której drodze jest słoma? Na pierwszej, na drugiej, czy na trzeciej? Na drugiej! Dobrze! Czy widzicie konia? Yes! Great! Jest! Here he comes! Ale galopuje! He's so happy! A ja tak się martwiłam, koniku. I love you very much. Jak ten konik kocha Dorę. I ja też go kocham. Zobaczcie, jak jego koledzy się cieszą, że wrócił. No, królowie, gotowi, żeby wskoczyć na zwierzęta i pojechać na przyjęcie? Gotowi! Let's go! Ja was złapię! To the rescue! Chyba wiem, kto to. Kto to taki? Diego! Woo! Woohoo!
Nie ma za co, przyjaciele. No, było super. You are great, my cousin. Thank you, cousin. Diego, chcemy dziś otworzyć skatepark, żeby wszyscy razem mogli sobie w nim jeździć. To świetnie. May I help you? Yes, of course. That's great. Dokąd trzeba teraz jechać? Roller coaster, slide, skatepark. Przejechaliśmy już kolejką górską. Tak. Zjechaliśmy zjazdem. Tak. To dokąd teraz jechać? Do skateparku. Tak. Przy której drodze jest skatepark? Blue, red, yellow or purple? Purple! That's right! Chodźcie! Let's go! Jedźmy już otworzyć ten skatepark dla każdego! Naprawdę chcę już tam jechać! Jej! To Diego, mój kuzyn! My cousin! Hello! Diego! Chcemy zanieść tego liska do domu, do mamy! Nawet Rabuś nam pomaga! Rabuś wam pomaga? Brawo! Woof, woof, woof! Ruff, ruff! Diego, możesz nam pomóc i sprawdzić, jakie dzikie zwierzęta mieszkają w lesie kolczastych kolców? No pewnie! Mój komputerek pomoże, bo w moim komputerku znajdziecie prawie wszystko o dzikich zwierzętach. Najpierw musimy znaleźć las kolczastych kolców. Który to jest las kolczastych kolców? Tak! Patrzcie, w lesie kolczastych kolców jest mnóstwo dzikich zwierząt. Są nietoperze, będą was gonić. Są kraczące wrony, będą na was krakać. I są tuptające pająki, będą za wami tuptać. Tych nietoperzy, kraczących wron i tych pająków, co tu ptają. Jest tylko jeden sposób, Budku. Trzeba uciekać, czyli run. Run! Lisku, zaczekaj! Baby Fox! Wait for us! Dzielny ten lisek całkiem sam biegnie przez las. Ojej, to nietoperze! Liskowi, żeby biegł! Krzyknijcie run! Głośniej! Teraz trzeba mu powiedzieć, żeby skoczył! Krzyknijcie jump! Krzyknijcie run, run, jump! Wszyscy razem! Run, run, jump! Run, run, jump! Jej! Lisek zdołał uciec tym nietoperzom! Widzę go! Hello, Dora! Cześć, Budku! Cześć, piraci! Cześć, Diego! Diego, cześć, Diego, Diego! Kuzynie, potrzebujemy pomocy! Musimy koniecznie znaleźć delfiny, żeby przewiozły nas przez śmieszne morze! Właśnie! Musimy oddać Syrenie Mariannie czarodziejską koronę! Delfiny czasem dość trudno znaleźć, ale spróbujemy je wypatrzeć przez moją lunetę. Zróbcie sobie lunety z dłoni i też szukajcie delfinów! Czy widzicie delfiny? Tak, są o tam! There they are! Widzę je, widzę je!
Teraz musimy zawołać te delfiny. Krzyczcie. Pip, pip. Głośniej. Pip, pip. Usłyszały nas. Pip, pip, hura. Zapytam, czy zgodzą się was przewieźć. Pip, 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 pip. Powiedziały, że was przewiozą. Hurra! Thank you, Diego. Wielkie dzięki, piraci. Szybko! Musimy oddać syrence Mariannie czarodziejską koronę, żeby mogła wyczyścić całe królestwo. I uratować syreny. Ruszajmy! Let's go! Może płynąć czas, zapraszam was. Zwierząt jest w śmiesznym morzu miszmasz. Może je nawet znasz, pewnie znać nam dasz. W morzu miałczy ktoś, dziwna sprawa, co? Zobacz, to poniesz w lot. Pół ryba to, a pół jakie zwierzę? Pół kot! Rybokot! Dziwna sprawa, co? Widzę go, o tam jest! Pół ryba to, a pół jakie zwierzę? Pół pies! Nigdy nie widziałem rybopsa! Może płynąć czas, zapraszam was! Zwierząt jest w śmiesznym morzu miszmasz! Może je nawet znasz! Pewnie znać nam dasz! Ktoś, dziwna sprawa, co? To ciekawostka nowa. Pół ryba to, a pół jakie zwierzę? Pół krowa! Rybokrowa! W morzu znaczy ktoś, dziwna sprawa, co? I ma na ciele pióra. Pół ryba to, a pół jakie zwierzę? Razem z królem jednorożcem, żeby jego czary zadziałały. Wszyscy tupcie! Stomp, stomp, stomp! To działa! Stomp, 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 stomp! Jejku! Super! Ale ekstra! Lećmy pokazać Feniksowi, że król jednorożec i król smoków już się przyjaźnią. Wtedy on wydobędzie Atlantydę. A mała smoczyca wróci do mamy. Mama! Tam jest Atlantyda, widać ją pod wodą. Ale słońce zachodzi, zostało mało czasu. Musimy pokazać czarodziejskiemu złotemu Feniksowi, że jednorożec i smok się przyjaźnią. I to nim zajdzie słońce. Tylko jak mu to pokażemy? Niech się uściskają. Unicorn, dragon, you have to hug each other. Uściskać? We have to hug? No i dlaczego się nie ściskają? Myślę, że jednorożec i król smoków kłócą się od tak dawna, że trudno im się uścisnąć. Ale oni muszą to zrobić, jeśli chcą odzyskać swój dom. Możemy im to pokazać. Doro, to doskonały pomysł. Musimy się wszyscy uścisnąć. Obejmijcie się rękami i... Hug, hug, hug! Nie przerywajcie! Hug, hug, hug! Słońce za chwilę zajdzie! Ściskajcie się!
Mam nadzieję, że Feniks ich widział. Patrzcie! Czy to jest Feniks? Tak! O, niesamowite! That's marvelous! Atlantyda znów się wynurza! Zobacz, to mój kuzyn, Johnny! Ej, słuchajcie, coś się toczy! Widzicie coś, co się toczy? Musicie nam pomóc! Trzeba to szybko przeskoczyć! Kiedy będziemy mieli skoczyć, krzyknijcie jump! Umiecie to powiedzieć? To powiedzcie! Great! To coś toczy się w stronę Johnny'ego! Krzyknijcie jump! Jump! A teraz do Budka! Krzyknijcie jump! 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 A teraz do Dory! Krzyczcie z nami! Jump! Jump! Ojej! Toczy się w waszą stronę! Musicie wstać, żeby przez to przeskoczyć! Wstajemy! Hop, hop, hop! Wstajemy! Gotowi do skoku? Skaczecie, jak krzykniemy jump! Uważajcie! Jump! Bardzo dobrze! Very good! Dzięki, że z nami krzyczeliście. Patrzcie! Myśmy skakali przez jajo! I to jakie wielkie! I coś się z niego wykluwa! Wykluwa się maleństwo! O, jakie słodkie! O! O-o, nasz leniwiec chyba zasypia! Zaraz spadnie z drzewa! Trzeba go złapać, Diego! Pomóżcie mi go łapać! Wyciągnijcie ręce o tak i łapcie, łapcie, łapcie! That's right! Udało się! Cześć, Diego! Przyjdziesz zobaczyć, jak tańczę w... zadziwiającym cyrku? And again? Leniwiec znowu zasnął? Bo leniwce dużo śpią. Jeśli ciągle będzie spał, nie zdąży na swój własny pokaz cyrkowy. Zdąży, zdąży. Zaniosę go. Thank you, Diego. Let's go! Trolowy most powinien być niedaleko. Ale coś zagradza drogę. Ja chyba wiem, kto to taki. Kto to jest? That's right! Wielka czerwona kura! Cześć, czerwona kuro! O, cześć, Doro! Cześć, Diego! Widzę, że są z tobą twoi mali kuzyni. Cześć wam! Cześć, cześć, Doro! Cześć! Powiedz, kuro, gdzie jest gderliwy troll? Tutaj jestem! Nikt nie przejdzie przez mój most, jeżeli okaże się cięższy od... Wielkiego Taty Słonia! Opa! Nie wiem, czy jesteśmy lżejsi od Wielkiego Taty Słonia. Możemy być ciężsi. Musicie być od niego lżejsi, bo mój most się zerwie. Trzeba będzie sprawdzić, czy kura i pisklęta są lżejsze od Wielkiego Taty Słonia. Kura i słoń będą musieli razem wejść na tę wagę. Wtedy się dowiemy, czy kura jest cięższa, czy lżejsza od słonia. Obserwujcie. Ten, kto zjedzie na sam dół, jest cięższy. Kto zjechał? Kury! A więc one są cięższe. Czyli nie możemy przejść przez most. Ale my chcemy iść do cyrku! Musimy przejść przez most! Do cyrku! Naprawdę chcemy iść do cyrku! Zaraz! Nie schodzimy!
wyskoć jeszcze z tej wagi, wielka kuro. Tak, sprawdzimy, czy wielka czerwona kura bez piskląt nie waży mniej od taty słonia. Patrzcie na wagę po tym, jak pisklęta zeskoczą. Ten, kto wtedy zjedzie na sam dół, jest cięższy. Chodźcie tu, pisklęta. Złapiemy was, zeskakujcie. Kto jest cięższy? Tata słoń. A to znaczy, że wielka kura jest lżejsza od słonia. No i? Teraz możesz przejść przez mój most. Czy widzicie gdzieś jaguarka? Yes, there he is. Jaguarku! Diego! Dora! Cześć, jaguarku! Jejku, jak dobrze was widzieć! Wiecie, jak tutaj jest fajnie? Zaprzyjaźniłem się z dinozaurami i pterozaurami i... Ojoj! Ojeju, to chyba jest... Tyrannosaurus Rex! Gdzieś go widzicie? Tutaj jest! Super! Lepiej już wracajmy, jaguarku, na twoje urodziny. Rzeczywiście lepiej. Ojej, ziemia się trzęsie! Tak, to chyba wcale nie jest taka zwykła góra. A co to? A co to? To jest... To jest wulkan! Ojej, peleryna czasu! Zobacz, leci w stronę czubka wulkanu! Bez peleryny nie wrócimy do domu! Koniecznie trzeba ją odzyskać! A ja tu właśnie widzę kogoś, kto może nam pomóc! Mały Quetzalcoatl! Ja ją złapię! Ik, ik! Wow! Quetzalcoatliku! Dam sobie radę, Doro! Znajdę pelerynę! Jej! On leci nad wulkanem za peleryną! Nie widzę go! A jak coś mu się stanie? Hej, Quetzalcoatliku! Uważaj na siebie! Ciągle go nie widać. Już trochę za długo to trwa. Da sobie radę. Jeśli zobaczycie małego Quetzalcoatla, powiedzcie Quetzalcoatl! Widzicie go? To on! Wraca! A ma pelerynę? Tak! Super! Brawo, Quetzalcoatliku! Mam ją! Jest wam potrzebna, żeby wrócić do domu? Tak, Quetzaliku. Dzięki. Thanks! Byłeś świetny! Naprawdę coraz lepiej fruwasz. Gratuluję! Hej! A ty może też jesteś ludziem? Nie! Jestem jaguarkiem i dziś mam urodziny! O! Wszystkiego najlepszego, jaguarku! Lepiej wracaj do domu do przyjaciół. Rzeczywiście lepiej. Niesamowite! To są małe dinozaury kompsognaty! To mają być dinozaury? Wyglądają jak kurczaki! To najmniejsze z dinozaurów i bardzo szybkie! Super! Moje dzieci! Moje 13 dzieci! Ojejku! Ich mama jest strasznie daleko, aż na drugim brzegu tej rzeki! Czyli te maleńkie dinozaury muszą się tam przedostać tak jak my! Most nam potrzebny! Taki bardzo wysoki i bardzo długi! Kto by nam mógł zastąpić taki most? Mały Dinuś! Mały Dinuś! Zobaczcie! Na długość w sam raz! Zupełnie jak most! Brawo, brawo, Dinuś! Ojej! Ojej!
coraz szybciej! I woda jest coraz wyżej! Musimy jak najszybciej przeprowadzić te maleństwa na drugi brzeg! Szybko! Policzmy, czy na most weszły wszystkie dinozaury, a ma ich być 13! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Świetnie liczycie! Zobaczcie! Wszystkie 13 maleńkich dinozaurów przeszło przez most i już są z mamą! Dzięki za pomoc! Ojej! Mały dinuś utknął nam w rzece! A woda jest coraz wyżej! Pomogą nam gwiazdki przewodniczki! Żeby je wywołać, krzyknijcie Little Stars! Little Stars! Supra! Ultra! Mega! Patrzcie! Gwiazdki bez żadnej pomocy chwyciły dinusia i go podniosły! Dawajcie, jeszcze trochę! Thank you, Supra, Ultra i Mega! Dzięki! Supra! Ultra! Mega! Brr, zimno tu, prawda? Bardzo, bardzo zimno! Lepiej się pośpieszmy! Quickly, quickly, quickly! Motylku, zaczekaj! Doro, motylek! Zasnął i spada! Spada! Uratuję go! O, ktoś tu jest! Kto taki? Tak, to Diego! I mały jaguarek! Mam go, Doro! Diego, Diego! Motylek zabiera nas dziś na bal motyli. Leciał przez ten tunel i nagle zasnął. To dlatego, że w tunelu jest zimno. Kiedy jest zimno, motyle nie latają. Zasypiają. O! Diego, wiesz, jak moglibyśmy go ogrzać? Jasne! Jeśli wszyscy razem będziemy chuchać na jego skrzydła, ogrzejemy go. Wtedy się obudzi i poleci. Pochuchajcie razem z nami, żeby ogrzać motylka. Świetnie! To dmuchajmy razem! Blow, 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 blow! Hurra! Udało się! Już nie śpi! Cześć, motylku! To jest Diego! Pomógł nam cię ogrzać. Are you all right? Yes, yes! Thank you very, very, very much! Cieszę się, że lepiej się czujesz. Let's go! Zobaczcie! Te kapibary blokują nam drogę! Pomogę wam! To mój kuzyn, Diego! My cousin! Musimy powiedzieć kapibarom, żeby zeszły z drogi. Róbcie! Wózek już dojeżdża do maziowego gejzeru! Musimy się śpieszyć! Ile dróg! Nie wiemy, którędy jadą dzieci. Rozdzielmy się. To ja biegnę tą drogą. Ja biegnę tą drogą. Ja biegnę tą drogą. Ja biegnę tą drogą. My biegniemy tą drogą. Help me! Musimy pomóc babci przeskoczyć kolczaste kaktusy. Musi się huśtać na lianie. Krzyczcie swing! Swing! Głośniej! Swing! Aj, aj, aj! Uuu, wow! Mama musi się wspiąć na głazy. Żeby mamie pomóc, krzyczcie climb! Głośniej! Climb!
Tata musi przeskakiwać kałuże błota. Żeby tata skakał, krzyczcie jump! Głośniej! Jump! Krzyczcie jump! Jump! Diego musi przejść na czworaka pod gałęziami. Żeby mu pomóc, krzyczcie crawl! Głośniej! Crawl! Krzyczcie crawl! Crawl! Nie mogę się doczekać zwierząt! Mały Jaguarek i Butek są tacy przejęci! Wszyscy są podnieceni! Welcome, my friends! Witam Państwa, Butek! I Mały Jaguar! W zadziwiającym cyrku zwierzęcym! All are welcome to our circus! Wszystkich widzów wita dziś cyrk na aas! Tu każde zwierzę jest niesamowite! Choć wszystkie znasz. Czerwona góra z pisklętami gwiazdy robi, a Iza na szczudłach bez potknięcia skacze sobie. Tu wrotki, tam skoki, ośmiornica żongluje, piłka w kosz i psu na główkę. Co z leniwcem? Zaraz spadnie! Kto złapie spadającego leniwca? Rabuś! Brawa dla rabusia! Rabuś wysokości się nie przeleknie. No a trzy małe kotki śpiewają pięknie. Hurra! Dotarliśmy do zadziwiającego cyrku zwierzęcego Budka i Małego Jaguarka! Ocalić możesz swą Atlantydę i stworzyć nowy świat, który już nie zginie. Chciałbyś, by tak się stało, by wszyscy w wielkiej żyli tam rodzinie. Wiem, kiedyś powiedziano ci, byś nie czekał na takie dni, gdy smok się zaprzyjaźni z jednorożcem. Lecz powiedz, że przyjaźni chcesz, smok może zrozumieć też i żyć zaczniecie wreszcie w zgodzie, jeśli postara. Możecie też przyjaźnić się. Możecie też przyjaźnić się. A jeśli król smoków nie zechce się zaprzyjaźnić? Będziesz musiał go jakoś przekonać. Łanana, przyjaciele. Smok zieje ogniem, czy to źle? A może wcale nie. Gdy przyjdzie mróz, rozpali nam ognisko. Za to mój magiczny róg oświetlić może wiele dróg, aż świat zobaczy, że się przyjaźnimy, że już nie kłócimy się. Możemy też przyjaźnić się. Możecie też przyjaźnić się. Możemy też przyjaźnić się. To była naprawdę bardzo ładna piosenka. Dziękuję! Chcę, żeby wszystko się zmieniło. Chcę odzyskać Atlantydę. Zrobię to, alright? Postaram się! Hurra!